2800 zł brutto to kwota, którą ma otrzymać nowy pracownik Straży Miejskiej we Wrocławiu. Do tej pory podstawowa pensja strażnika wynosiła 2310 zł brutto, czyli niecałe 1700 zł netto. Teraz ma to być ponad 2000 zł po opodatkowaniu. Podwyżki płac dotyczą także obecnych pracowników. Od 1 stycznia 2018 roku każdy funkcjonariusz dostał, i to mówię średnio na etat, 350 zł brutto podwyżki. No, cieszymy się z tego, natomiast nie będziemy ukrywać, że liczymy w przyszłości na kolejne podwyżki. Zwiększenie uposażenia strażników miejskich to wypełnienie obietnicy władz miasta z września 2017 roku. Pracujemy nad tym, żeby strażnikom podnieść pensję w przyszłym roku. Dlaczego? Dlatego, że mamy 60 wakatów. Skoro to jest taka wielka atrakcja pracować w tej straży, to dlaczego jest tak, jak jest? To jest bardzo trudna służba, bo trzeba mieć naprawdę dużo przekonania, silnej woli i zaparcia, żeby w określonych sytuacjach podejmować bardzo pryncypialne działania. Teraz liczba wakatów wynosi około 70. Chętnych od dawna jest jednak niewielu. Przedstawiciele Straży Miejskiej liczą, że wyższe zarobki przyciągną nowych funkcjonariuszy. Trzeba mieć dużą odporność na stresy, sprawność fizyczną, no i być otwartym na różne wyzwania. Praca z ludźmi, praca z bezdomnymi, praca ze zwierzętami. Przypominam, że szukamy także jednego kandydata do patroli konnych, ale tak naprawdę praca dająca dużo zadowolenia, jest to wyzwanie, można się realizować. W budżecie Wrocławia na 2018 rok na działalność Straży Miejskiej przeznaczono około 22 milionów złotych. Zdaniem przedstawicieli Partii Wolność, którzy zbierali podpisy w sprawie likwidacji tej formacji, problem braku zainteresowania pracą w Straży Miejskiej leży gdzie indziej. Przy pensji, jaka w tej chwili ma być, czyli 2000, widać, jak skrajnie nieefektywna jest to formacja nawet pod względem wydawania pieniędzy, ponieważ przeznaczamy olbrzymie pieniądze na strażników, którzy dostają bardzo małe pensje. To tylko także jest argument za tym, że należy zlikwidować tę Straż Miejską, bo koszty są zbyt duże do efektów, jakie otrzymujemy. Ja myślę, że ten problem to nie wynika, jeżeli chodzi o brak strażników, nie wynika tylko i wyłącznie z niskiej płacy, ale także z tego, że jest to formacja nielubiana przez wrocławian, bo wrocławianie widzą, że ta formacja przede wszystkim strzeże interesów ratusza, a dopiero później za tym są mieszkańcy. I zapowiadają dalszą zbiórkę podpisów pod projektem uchwały likwidacji Straży Miejskiej Wrocławia. Do tej pory udało się zebrać ich około 2000. Zbiórka spotkała się z bardzo dużym entuzjazmem wśród mieszkańców Wrocławia. Ludzie przychodzą, dziękują nam, podpisując się. Niektórzy chcą także pomagać w tej zbiórce. Dostajemy pod listy, także odbieramy na poczcie z gotowymi podpisami, przesyłają nam wrocławianie. Są także nawet takie smaczki, że ludzie, którzy wyjechali do pracy sezonowej do Niemiec czy do Belgii, wysyłają nam listy z podpisami, więc widać, że naprawdę jest duże zainteresowanie. Myślę, że koło kwietnia, maja skończymy zbiórkę, wracamy na wrocławski rynek w marcu. Czy wyższe pensje przyciągną do służby nowych funkcjonariuszy, to pokaże kilka najbliższych tygodni. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.